Siemanko, z tej strony MDziak, a dzisiaj mam dla was takie dość dłuższe w sumie informacje. Mam do was kilka pytań, kilka ankiet wręcz, a niektóre to są takie stwierdzenia, że czegoś szukam, czegoś potrzebuję i tak dalej. Pierwsza rzecz, serwer Minecraft i w ogóle mój serwer, który nawet fajnie się rozwija, szczerze mówiąc. Ostatnio wyskoczył ktoś do mnie, CyberZ pozdrawiam, że chciałby kupić VIP-a, ale chciałby go kupić przez Paysafe Card. Niestety na moim serwerze nie ma dostępu do kupowania Paysafe Card, a jest tylko SMS. Przez co nie tyle nawet wam jest niewygodnie z tym Paysafe Cardem, co jeszcze z tych, na przykład jak kupuje się VIP-a za, albo S-VIP-a za 30, tam chyba 75 groszy, 30 zł 75 groszy, to się, to na serwer, na konto serwerowe wchodzi chyba tylko 12,50? Coś takiego? Poniżej połowy? Więc tak jakby, jeśli kupujecie SVIP-a, a chcecie, a płacicie w sposób SMS, w sensie płatnością SMS, to tak jakby liczcie się z tym, że na serwer nie idzie te 30 zł, tylko te 12,50 bardziej. Więc ja wyskakuję do was z taką propozycją, że jeśli będziecie mi wysyłać na privie, że tak powiem, kod, ten kod od Paysafe Carda i na przykład wyślecie mi kod na Paysafe Carda 10 zł, a VIP kosztuje 12,50, to wtedy po prostu nie tyle nawet policzę wam mniej, no bo wiecie, no żeby się nie szukali tych groszy, tylko żeby było dokładnie 10 zł, dokładnie 30 zł za VIP-a i S-VIP-a, to nie tyle, że robię wam w pewnym sensie taniej, co jeszcze robię wam wygodniej, i robię wam pewność, że całe pieniądze przeznaczam na serwer. Czyli nie idzie to połowa gdzieś, nie wiem, w eter, albo że ja sobie niby przygarniam te pieniądze. Te wszystkie pieniądze idą od razu na konto serwerowe, dzięki czemu ja mogę wykupić sobie w przyszłości domenę, czyli na przykład, żeby nie było CSRV, tylko żeby było po prostu na przykład PL, żeby ta domena była czysta, a nie CSRV, coś tam. Albo wykupywanie serwera, no bo wiecie, tak jakby wpłacam trochę pieniędzy też na ten serwer, żeby on działał w ogóle jakkolwiek, żebyście mogli na nim grać. Dlatego ten Paysafe Card to jest taka moja propozycja, że wydajecie mi kod, ja go wpisuję, bo ja od strony właściciela tego serwera mogę zapłacić PayPalem, SMS-em, DotPayem i Paysafe Cardem właśnie, więc tak jakby wychodzę do was z propozycją, jak ktoś by chciał kiedyś, nie wiem, nie zmuszam, nie wymagam. Ale jakby ktoś kiedyś chciał, to żeby zgłosił się do mnie na Discordzie, na privie, albo na Messengerze, na stronę napisał, cokolwiek, byleby na privie i wtedy, żeby mi podał ten kod i dokładnie powiedział, czego on ode mnie wymaga. Bo mogę na przykład wziąć 30 zł i dać VIP-a na 3 miesiące, jeśli ktoś chce, albo mogę dać od razu na miesiące z VIP-a, więc no, to już od was zależy. Druga sprawa to jest GTA, czyli fakt tego, że tak jakby ostatnio wróciłem troszkę do rozgrywki i lekko zarobiłem sobie, kupiłem sobie wreszcie najtańszy w sumie dom, w którym mogę robić pierwsze napady. Zrobiłem już pierwszy napad i drugi, z czego pierwszy zrobiłem własny, z własnymi przygotowaniami. Drugi zrobiłem od razu napad, poszczęściło mi się, trafiłem na jakichś gości, którzy dali po 50% mi jakiemuś typkowi, więc też było śmiesznie. Bo zarobiłem w ten sposób 300 tysięcy, bo 200 było za sam napad, bo 50% z 400, a jeszcze 100 tysięcy za pierwszy raz, więc zarobiłem kolejne 300 tysięcy. Tylko że tak jakby chciałbym iść w to dalej, żeby zarabiać, tak jak to Vini mówi, robił ten poradnik, trzeba mieć tak jakby import-export, później coś tam. Sam import-export wchłonie mi dobre prawie 2 miliony i tak jakby mam na razie 600 parędziesiąt tysięcy i tak jakby chciałbym zarobić. Ale szukam ekipy, która nie musi być wcale ja i trzy osoby, tylko szukam ogólnie ekipy. Stworzyłem ekipę Lisy MDziaka, zobaczcie sobie w Social Clubie. I tak jakby szukam osób, które by dołączyły, które by ze mną grały, pomagały mi przechodzić jakieś napady. Właśnie pomagały mi coś testować, czy coś, cokolwiek. A inna sprawa jeszcze to jest taka, że jeśli ktoś się zna, ktoś potrafi, bo tak jakby próbowałem na własną rękę, coś mi nie pykło, żeby zmienić awatar ekipy w GTA tak jakby na własny. Jeśli ktoś się na tym zna, ktoś to robił, ktoś to zrobił w najbliższym czasie i byłby w stanie mi to załatwić, to tak jakby będę wdzięczny, jeśli mi napiszesz na privie, na Discordzie, na Messengerze, na stronce, na czymś, nie wiem.
I do not, nawet w komentarzu mi powiesz, to wtedy po prostu skontaktuję się z tobą w jakiś sposób i wtedy będziemy mogli to zrobić, bo tak jakby aktualnie awatar mojej ekipy jest takim beznadziejnie zrobionym lisem, którego zrobiłem na szybko, żeby mieć po prostu jakiś awatar wyróżniający się. Wygląda ogólnie jak gówno, więc pozdrawiam. Trzecią sprawą, którą chciałbym omówić, to jest fakt mojego OC, Blendera, bo tak jakby nie znam w mojej okolicy, w sensie okolicy, no dobra, coś źle zabrzmiało. Znaczy, nie tyle źle zabrzmiało, co po prostu głupie porównanie. Z moich znajomych i przyjaciół, których poznałem przez internet i nie tylko, nie znam osoby, która znałaby się na tym i która by mi to od ręki zrobiła, tak jakby. A chodzi o fakt wzięcia takiego mojego ocka, którego ja sobie robię w SFM-ie po prostu, czyli biorę Funtime Foxy i koloruję go odpowiednio. To jest kwestia tylko wzięcia go, przekolorowania w blenderze i w blenderze wyrenderowania, żeby poszło to na Steam jako mój OC. Ewentualnie, żeby jeszcze zrobić moją ciemną stronę, którą też mam tego ocka, Evil Mdziaka. Więc tak jakby to jest jeszcze propozycja taka, która by mogła się skończyć oczywiście, no... Ja nikogo nie zmuszam, może tak. Po prostu szukam osoby, która nie musi dostać 50 euro za to, że kurde przekoloruje mi ocka i mi go wstawi na Steama, no halo. Szanujmy się. Bo naprawdę nie wydam ponad 100 na sam fakt tego, że mój ocek będzie na Steamie do pobrania, no bo, no halo. Mogę za to kupić Hello Nigger, mogę za to kupić, nie wiem, nową myszkę, klawiaturę, cokolwiek do nagrywania, a nie to, że ja będę miał ocka, którego mogę przekolorować sobie, nie wiem, w 10 minut w SFM-ie, no. To jest kwestia tego, że po prostu chciałbym mieć go na Steamie, żeby każdy go miał. Żeby każdy miał identycznego lisa, a nie żeby każdy go sobie troszkę inaczej kolorował, bo nie będzie wiedział, jaki konkretnie odcień jest z danego miejsca. No nie wiem. Jeszcze jedną sprawą jest fakt tego, że tak jakby sprzedaję PS3 i kupuję kontroler MIDI, więc w przyszłości będę też tworzył własną muzykę, na czym się aktualnie bardzo nie znam. Ale po prostu lubię to robić, chcę się tym pobawić. Więc jakby ktoś się znalazł, kto by był w stanie mi na przykład wytłumaczyć, jak skrakować FL Studio albo jakieś inne studio, takie dość rozbudowane i ewentualnie mi wytłumaczył jego działania ogólne, to też byłbym bardzo wdzięczny, bo tak jakby nie muszę znać się na wszystkim, ok? Więc to by było chyba na tyle na dzisiejsze informacje. Dzisiejsze, zabrzmiało to tak, jakby jutro miało być kolejne. Inna sprawa, że wczoraj nie było odcinka, dlatego że tak jakby nocowałam u Paftoma, więc to inna sprawa. Dzisiaj też nie ma odcinka, no bo informacje pojawi się jutro, odcinek najbliższy. Wiem, robię te chamskie przerwy, no ale to już nie ode mnie troszkę zależy czasem, więc przepraszam. Nie jedźcie mnie w komentarzach. A zresztą róbcie co chcecie, I don't care. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach i cześć!